myśmy kupili te produkty na przykład od firmach, które już nie istnieją i myśmy poprosili designer, żeby przerobili te produkty na coś innego. Pokażę Wam, co zrobili. Na przykład te krzesła. Mieliśmy 80 takich krzeseł i poprosiliśmy dziewczyny, które robią paznokcie, żeby pomalowali te krzesła. I pokażę Wam Państwa tutaj. To krzesło na przykład. To było pomalowane ręcznie, tak jakby paznokcie. Zamiast paznokcie to pomalowali krzesło. I dzisiaj cały dzień będą malować, cały czas malują. Na razie mamy 80 takich krzeseł. To są takie łyżki. Proste, normalne whisky i taki designer Marije Wochelsang, ona jest z Holandii i zrobiła takie z silikonu, że jeszcze można używać, ale od razu wygląda pyszne. A tutaj na przykład designer Jurgen Bey zabrał takie chustki i one były puste i on wybrał 30 różnych artykułów z gazetach i przerobił to graficznie i teraz się to kupuje jako coś, co można samemu wszyć. To jest taka portmonetka. To jest designer graficzny Stefan Zagmeister z Nowego Jorku. I tutaj na przykład jest napisane Money Happy. Money Happy. Jak to się otwiera, to widać, że to pisze Money does not make me happy. A tutaj po prostu wszystkie produkty, co zostały, co designer nie chciał wybrać, to myśmy po prostu zrobili takie materiał dookoła. To się nazywa po angielsku flocking. A tutaj designer Ed Enning z Holandii zabrał takie dla psa, dla psów i mówił, że normalnie psy nam zawsze pomagają, a w tej chwili my możemy psa popchać troszeczkę. Tutaj fashion designer z Islandii zabrała takie szmaty z kuchni, normalne szmaty, takich 20 szmat i je przerobiła na taki szalik. A tutaj mamy lustra, po prostu lustra i designer zrobił taki film, że całkiem inaczej wyglądają. No, myśmy to zrobili dlatego, że w tej chwili jest dużo produktów, które nikt nie używa, które nie są potrzebne i myśmy chcieli zobaczyć, czy to jest jakaś metoda, żeby produkować nowe rzeczy, które ludzie by chcieli.